Dobrze, myślę, że będziemy już zaczynać. Także witam serdecznie wszystkich Państwa. Zanim jednak zaczniemy, bardzo bym prosił o potwierdzenie, czy mnie słychać, czy mnie widać i czy widać moją, mój pulpit. Pierwszy slajd prezentacji. Do potwierdzenia prosiłbym o użycie bardzo dobrze widać i słychać. Dobrze, dziękuję bardzo za potwierdzenie. Dobrze, także ja pozwolę sobie zacząć. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa. Ja nazywam się Jakub Stanasiuk i pełnię funkcję BIM Managera w firmie AEC Design. Dziś będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu o możliwości wykorzystania, o możliwościach wykorzystania produktów wchodzących w skład kolekcji AEC. Początkowo zamierzałem skupić się tylko na możliwości wykorzystania tych rozwiązań na etapie projektowania, natomiast pozwolę sobie dzisiaj jeszcze rozszerzyć te możliwości o etap realizacji i też jeden przykład nawet z etapu zarządzania Państwu przedstawię. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym jeszcze kilka informacji przekazać na temat samej firmy. AEC Design. Nasze usługi oferujemy już od prawie 22 lat, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Jesteśmy partnerem firmy Autodesk oraz HP, autoryzowanym centrum szkoleniowym i certyfikacji. Posiadamy specjalizację Architecture Engineering and Construction, Product Design and Manufacturing oraz jako pierwszy w Polsce specjalizację AutoDesk Construction. Wdrażamy metodykę BIM w organizacjach, tworzymy wymagania BIM oraz plany BIM. Wspieramy naszych klientów podczas realizacji, oferując usługi BIM Managera oraz podczas pracy z oprogramowaniem. Szkolimy, doradzamy oraz oferujemy sprzedaż oprogramowania i sprzętu. I tak jak wspomniałem, dzisiaj skupimy się na produktach schodzących w skład kolekcji AEC. Skład w tejże kolekcji wchodzi około kilkunastu różnych produktów, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w różnych branżach. Natomiast ja tutaj na slajdzie przedstawiłem sześć z nich, które szczególnie mogą być przydatne podczas właśnie projektowania elementów infrastruktury i wyszczegoniłem tutaj takie programy jak Civil 3D, InfraWorks, Revit, ReCap, Auto, AutoCAD oraz Autodesk Docs. Oczywiście te produkty, o których przed chwilką wspomniałem, będą wykorzystywane na różnych etapach tego procesu inwestycyjnego, w zależności od tego, czy jesteśmy na samym początku, czyli dokonujemy jakby inwentaryzacji otaczającej nas infrastruktury, czy przechodzimy już do kolejnych etapów związanych z planowaniem, projektowaniem, począwszy od projektu budowlanego po projekt wykonawczy, oczywiście koordynację i tak jak wspomniałem, również zahaczymy dzisiaj jeszcze o etap związany z realizacją. I ja teraz przejdę przez te poszczególne etapy właśnie w takiej kolejności chronologicznej i będę oczywiście starał się Państwu zaprezentować możliwości, jakie te produkty na tych poszczególnych właśnie etapach mogą nam dać. I zaczniemy od właśnie wspomnianego pomiaru oraz zamodelowania istniejących warunków. I tutaj w przypadku tego etapu przydatne będą takie programy jak Recap oraz Civil 3D. No w przypadku projektów infrastrukturalnych w celu inwentaryzacji istniejącego otoczenia czy obszaru na którym będzie wykonywany projekt. No, ze względu na rozległość tego obszaru bardzo często wykorzystywana jest właśnie technologia z bezzałogowymi statkami powietrznymi i w tym przypadku otrzymujemy właśnie takie produkty jak oczywiście aktualna ortofotomapa. Oraz na podstawie tej aktualnej ortofotomapy również otrzymujemy chmurę punktów. I to, co Państwo tutaj widzicie, to jest właśnie chmura punktów pozyskana z takiego bezzałogowego statku powietrznego, przy wykorzystaniu której możemy wykonywać różne analizy dotyczące czy pomiarów odległości, skrajni, czy powierzchni, czyli mamy bardzo precyzyjne dane dotyczące jakby interesującego nas obszaru. Oczywiście tak jak wspomniałem dysponujemy również aktualną ortofotomapą, czyli mamy pewność, że to co aktualnie widzimy obrazuje stan tego obszaru z okresu, w jakim ten pomiar został wykonany. Oczywiście chmura punktów oprócz jakby tego, o czym prze chwilku wspominałem, może być również wykorzystana do stworzenia numerycznego modelu terenu. Tutaj przykład właśnie wykorzystania Infraworksa do odtworzenia takiego modelu. Tutaj też proszę zauważyć, że zarówno Infraworks, jak i Civil 3D posiadają odpowiednie filtry, które pozwalają nam osfiltrować punkty nie znajdujące się na gruncie, dzięki czemu pozyskujemy informacje o dokładnym odzorowaniu właśnie istniejącego terenu. Tak za modelowany, odtworzony oczywiście projekt, model terenu możemy wykorzystać z Civilu 3D. Tutaj chmury punktów oczywiście mogą być również wykorzystane na samym placu budowy do wykonywania różnego rodzaju pomiarów, czy już prac wykonanych, czy ewentualnie ilości materiałów, które mamy skromadzone na placach składowych. I przejdziemy już do kolejnego etapu, w ramach którego przystąpimy do opracowywania projektu koncepcyjnego. I tutaj do tego celu możemy wykorzystać takie programy jak Infraworks oraz Civil 3D. Na początek wskoczymy do Infraworksa, który pozwala nam bardzo szybko w pierwszej kolejności stworzyć model tego obszaru, na którym będzie wykonywana koncepcja. Kolejno możemy przystąpić właśnie do opracowywania projektu koncepcyjnego. W przypadku chęci właśnie zamodelowania dróg wybieramy odpowiedni przekrój normalny, który może być wcześniej przez nas zdefiniowany i następnie wskazując kolejne punkty załamania trasy opracowujemy nasz układ drogowy. Układ drogowy jest od razu modelem trójwymiarowym w przypadku przecinania się dróg od razu też tworzone są dla nas skrzyżowania, czy to skanalizowane zwykłe, czy, czy na przykład ronda. Proszę o informację czy mnie słychać, bo tutaj otrzymałem komunikat z oprogramowania Zoom, że zostałem wylogowany, Proszę prosiłbym jeszcze o potwierdzenie słychać. Dobrze, przestraszyłem się, że przerwało połączenie. Kolejno przystąpimy również do... Dziękuję bardzo. Już dalej puszczamy. Program Infraworks może zostać również wykorzystany do bardzo szybkiego, koncepcyjnego stworzenia modeli obiektów inżynierskich. Infraworks ma wygraną pewną taką standardową, defaultową bibliotekę, którą możemy do odtwarzania tej geometrii jak najbardziej wykorzystywać, ale również w przypadku, kiedy byłaby potrzeba stworzenia jakiegoś elementu, który nie wchodzi w skład tej standardowej biblioteki, tutaj z powodzeniem możemy wykorzystać również program Inventor do stworzenia takiego komponentu, który później właśnie Infraworks się jako taki parametryczny element jak najbardziej z powodzeniem może być wykorzystywany. Tak przygotowany projekt koncepcyjny w oprogramowaniu Infraworks możemy później zaimportować do programu Civil 3D w celu doszczegółowiania naszej, naszego projektu albo do już wstępnego obliczenia m.in. materiałów potrzebnych do yy oczywiście zrealizowania danego zakresu pracy. I przejdziemy kolejno do etapu związanego z opracowywaniem barier szczegółowych projektów, czyli projektu budowlanego, czy też projektu wykonawczego. I tutaj do tego celu wykorzystamy Civila, Revita oraz dodatek Dynamo. Na początek chciałbym omówić pokrótce możliwości dotyczące opracowywania projektów drogowych. Na samym początku oczywiście przystępujemy do zaprojektowania naszej osi drogowej poprzez wskazanie punktów załamań. Następnie możemy przejść bardzo szybko do zamodelowania elementów trasy dotyczącej oczywiście łuków oraz krzywych przejściowych. Na tej podstawie oraz oczywiście na podstawie wcześniej zamodelowanego modelu terenu istniejącego, jesteśmy w stanie dosłownie w kilka kliknięć wygenerować widok profilu podłużnego, na którym już ten widok, przepraszam, nie widok, tylko profil istniejący będzie się znajdował. My natomiast oczywiście kolejno możemy bardzo szybko przystąpić do modelowania, do zaprojektowania naszej niwelety. Oczywiście mamy również możliwość bardzo szybkiego wprowadzenia informacji dotyczących łuków pionowych, no i tak może prezentować się widok profilu podłużnego z profilem terenu istniejącego oraz projektowaną niweletu. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że te wszystkie dane, które znajdują się w poszczególnych pasmach danych tego widoku profilu są strzeczywane automatycznie z profili i tutaj nic oczywiście ręcznie wprowadzać nie ma potrzeby. Kolejno w celu m.in. wygenerowania przekrojów poprzecznych, przystępujemy do stworzenia tak zwanego korytarza drogowego. Korytarze drogowe tworzymy na podstawie zdefiniowanych przekrojów normalnych, z kolei przekroje normalne tworzymy z tak zwanych podzespołów. Możemy tutaj korzystać z tych tak zwanych defaultowych podzespołów, które CIVIL nam daje, natomiast w celu efektywnego, jakby później sterowania m.in. sposobem wyświetlania tego korytarza na planie, czy samych przekrojów poprzecznych, czy w celu pozyskania kompletnych informacji dotyczących poszczególnych materiałów. Tutaj zdecydowanie zaleca się stworzenie własnych podzespołów, które będą posiadały odpowiednio zamodelowane. No, różnego rodzaju elementy dotyczące kształtów poszczególnych materiałów i też łączy, łączy m.in., które będą wykorzystywane do obliczenia robót ziemnych. I właśnie do stworzenia takich podzespołów, które składają się później na przekrój normalny, wykorzystywany jest taki program o nazwie Auto Desabasemli Composer, który instalowany jest wraz z programem Civil 3D. I właśnie z poziomu tego programu jesteśmy w stanie tworzyć takie parametryczne podzespoły, na bazie których później przygotowujemy przekroje normalne. Po opracowaniu podzespołów, importowane są one do oprogramowania Civil 3D. No i na ich bazie, tak jak wspominałem, przygotowujemy tzw. przekroje normalne. Te przekroje normalne zostają wykorzystane następnie do zamodelowania właśnie korytarza drogowego. I to, co Państwo widzicie, to już jest, to jest korytarz drogowy. On oczywiście jest w tej chwili widoczny w, w widoku płaskim, natomiast tam pod spodem znajduje się już trójwymiarowy model 3D naszej drogi. Tutaj dzięki temu, że wykorzystujemy własne podzespoły, które są prawidłowo zakodowane, mamy pełną kontrolę nad sposobem wyświetlania tego korytarza w planie. No i następnie na podstawie właśnie opracowanych wcześniej danych mamy możliwość przystąpienia do wygenerowania przekrojów poprzecznych. Przed wygenerowaniem przekrojów uprzecznych tworzymy jeszcze tzw. linie próbkowania, w miejscu w których generowane są nasze przekroje. Zaraz obok informacji o przekroju możemy również wyświetlić, czy to informacje dotyczące ilości robót ziemnych, czy ilości poszczególnych materiałów tworzących nasz korytarz drogowy. Na podstawie tak przygotowanych danych możemy kolejno przejść do obliczenia ilości dotyczących robów ziemnych czy właśnie materiałów tworzących nasz korytarz drogowy. Tak przygotowany korytarz oraz wygenerowane powierzchnie na podstawie tego korytarza, tworzące górę tego korytarza oraz górę robów ziemnych, możemy wykorzystać te dane również do różnego rodzaju analiz. Tutaj przykład analizy pozwalającej wyświetlić informacje w taki sposób kolorystyczny dotyczący miejsc występowania obszarów z wykopem oraz nasypem wraz z informacją o ilości robót ziemnych w danej lokalizacji. Jest to bardzo przydatna informacja do planowania tych robót ziemnych, jak i wykorzystywana bardzo często do rozliczeń. Tak przygotowany korytarz możemy również oczywiście wyeksportować jako, jako model trójwymiarowy wraz z przypisanymi do poszczególnych elementów informacjami. Pewne informacje przypisywane są automatycznie, takie jak objętość, kilometraż, natomiast my też z poziomu programu Civil 3D mamy możliwość przypisywania własnych zestawów właściwości wraz z parametrami, które następnie później na modelu wiedobranżowym chcielibyśmy z takiego modelu odczytywać. Mamy również możliwość dodawania różnego rodzaju elementów wyposażenia na tym korytarzu, które mogą być wcześniej przez nas odpowiednio przygotowane. No i tak może prezentować się nasz model wielobranżowy, gdzie w większości właśnie te elementy, które teraz Państwo widzicie, zostały opracowane w programie Civil 3D. To oczywiście nie jest zwykły model trójwymiarowy, tylko pełnoprawny model BIM, który posiada informacje, które e następnie do różnych celów analiz mogą być przez nas wykorzystywane. Modele mogą być oczywiście eksportowane w formatach natywnych, mogą być również eksportowane do formatu IFC. Przy modelowaniu, projektowaniu układu drogowych chciałbym od razu zwrócić Państwu możliwość Państwu, uwa, Państwa uwagę na możliwość wykonywania pewnych automatyzacji, automatyzacji manualnych procesów, które bez m.in. właśnie tego dodatku Dynamo no, muszą przez nas być wykonywane ręcznie, bardzo często są czasochłonne w zależności od ilości elementów potrafią zabrać nam bardzo, bardzo dużo czasu. Dodatek Dynamo oprócz możliwości tworzenia tego typu automatyzacji pozwala nam również niejako na tworzenie nowych funkcji, których na przykład program standardowo nam nie daje. To, co Państwo widzicie, to jest właśnie przykład skryptu, który został utworzony w dodatku Dynamo. Dodatek Dynamo jest dostępny w oprogramowaniu Civil 3D od wersji 2021, zarówno, jak i zarówno między innymi w programie Revit. Taki skrypt tworzy się poprzez połączenie kolejnych węzłów ze sobą w celu stworzenia logicznej całości, która na końcu ma nam dać pewien wynik. I chciałbym teraz Państwu pokazać kilka możliwości automatyzacji, które mogą być właśnie stworzone w oprogramowaniu Civil 3D. Tutaj przykład możliwości jakby dodawania dodatkowych informacji na planie. Kolejny przykład pokazujący bardzo szybkie stworzenie legendy z informacji o warstwach. Daj możemy również m.in. wykorzystać do modelowania zjazdów indywidualnych czy publicznych. Kolejno możliwości tworzenia kolejnych etykiet dotyczących czy punktów, czy elementów uzbrojenia podziemnego. Zauważcie Państwo, że te etykiety nie są wstawiane ręcznie, tylko są wstawiane przez automatyzację stworzoną w Dynamo. Kolejny przykład dotyczy możliwości wstawiania dodatkowego wyposażenia, czy w określonej częstotliwości, czy w konkretnych kilometrażach, które na przykład możemy zdefiniować w programie Excel. Dynamo może być również z powodzeniem wykorzystywane m.in. w układach torowych do wstawienia podkładów, czy do otworzenia geometrii szyn. Również to narzędzie wykorzystywane jest do dodawania zestawu właściwości wraz z parametrami, które mogą być na przykład zdefiniowane również w jakimś standardzie w oprogramowaniu Excel. No i tutaj jeszcze kolejny przykład pokazujący możliwości dotyczące wstawiania wyposażenia. Dynamo również może być wykorzystywane do tworzenia geometrii poszczególnych materiałów w przypadku takich obszarów jak parking, gdzie do stworzenia takiego elementu wykorzystywane są właśnie powierzchnie. Także kilka takich przykładów pokazujących możliwości dotyczące jakby tworzenia tych automatyzacji i przyspieszania pewnych manualnych procesów. Tutaj oczywiście chciałbym dodać, że dodatek jest dostępny za darmo. Także dysponując narzędziem Civil 3D już mamy możliwość tworzenia tego typu automatyzacji. Civil 3D daje nam również możliwość wykorzystania pewnych dodatkowych funkcjonalności, które mogą być pomocne podczas projektowania układów torowych. Mamy tutaj właśnie taki, taką specjalną zakładkę kolej, na której znajdują się dodatkowe panele wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami, m.in. dotyczącymi możliwości tworzenia przejść z lotnicowych, które jakby dodają element połączony przez dwa rozjazdy, który łączy dwie istniejące równoległe linie trasowania. Mamy też m.in. panel dotyczący rozjazdu, który dodaje linię trasowania, która odgałęzia się od źródłowej linii trasowania. Analogicznie jak pokazywałem Państwu możliwość tworzenia podzespołów dla układów drogowych. Taką samą możliwość mamy również ich wykorzystania w przypadku układów kolejowych. W jaki sposób, czy też jakie produkty możemy wykorzystać do zamodelowania obiektów inżynierskich. A tutaj jakby dystrybutor Autodesk może nie ma dedykowanego narzędzia, które jakby zostało stricte stworzone pod kątem modelowania obiektów inżynierskich, ale dzięki możliwościom, jakie daje nam Dynamo w oprogramowaniu Revit, z powodzeniem możemy właśnie wykorzystywać m.in. dane dotyczące niwelet, przechyłek, Oczywiście elementów poziomych naszej trasy, które mogą pochodzić z civila i mogą być zaczytywane właśnie w dodatku Dyna. Tutaj macie Państwo właśnie przykład dotyczący punktów, na bazie których tego typu elementy są tworzone. Na podstawie zdefiniowanych przekrojów takich normalnych, typowych również naszego obiektu, jako geometrię jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób odtworzyć. Taka sama możliwość występuje przy przy procesie dodawania poszczególnych podpór. Tego typu obiekty możemy wcześniej w oprogramowaniu Revit przygotować. Możemy tutaj też tworzyć różnego rodzaju automatyzacje, które nawet pozwolą automatycznie dowiązywać wysokość takiej podpory do istniejącego ustroju nośnego. Jeśli chodzi o przyczółki, do tego celu możemy wykorzystać nawet standardowe jakby funkcje, które w Revitie się znajdują, które tego typu geometrie z powodzeniem pozwalają zamodelować. Oczywiście na podstawie tak stworzonego modelu musimy wygenerować dokumentację, którą również by efektywnie możemy w oprogramowaniu Revit tworzyć, jak Państwo tutaj zresztą sami widzicie. Oprogramowanie Revit, jak i Dynamo pozwala nam również efektywnie modelować zbrojenie bardzo skomplikowanych elementów. No i na podstawie tak przygotowanego zbrojenia w wymiarze 3D oczywiście również jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje na dokumentację płaską dotyczące poszczególnych prętów, jak i ich ilości. Kolejno chciałbym przedstawić Państwu możliwości dotyczące modelowania elementów sieci. I tutaj przykład kanalizacji, która również może być opracowywana w oprogramowaniu Civil 3D. Tutaj po przygotowaniu odpowiednich elementów dotyczących studni, oczywiście rur, które możemy właśnie z takich defaultowych bibliotek również wybierać, my przystępujemy do umieszczania tego typu elementów czy wzdłuż korytarza drogowego, czy na terenie istniejącym. Tutaj, no jeśli chodzi o studnie, one automatycznie dowiązywane są do wskazanych przez nas powierzchni. Również jesteśmy w stanie tworzyć reguły dotyczące minimalnych spadków, czy maksymalnych spadków, minimalnych zagłębień dla rur łączących nasze studnie. No i na podstawie tak przygotowanych, przygotowanej jakby lokalizacji tego typu elementów na planie sytuacyjnym, jesteśmy w stanie również wygenerować widok profilu podłużnego, gdzie będziemy mogli umieścić informacje na temat albo profilu terenu istniejącego, albo profilu terenu projektowanego oraz oczywiście z poszczególnymi elementami uzbrojenia podziemnego, oprócz Samej możliwości wyświetlenia tej geometrii na profilu podłużnym również jesteśmy w stanie umieścić te informacje w poszczególnych pasmach naszego widoku profilu. Oczywiście parametry czy informacje dotyczące poszczególnych elementów jesteśmy w stanie w każdej chwili modyfikować czy z poziomu widoku profilu podłużnego, czy z poziomu planu sytuacyjnego. Widzieliście Państwo wcześniej, że etykiety również automatycznie były na planie dodawane. Etykiety sczytują automatycznie informacje z geometrii trójwymiarowej. Również takie etykiety jesteśmy w stanie dodać na widoku profilu podróżnego. Po zaprojektowaniu wszystkich części możemy również wygenerować informacje o ilości ale nie tylko ilości, bo oczywiście jesteśmy w stanie w takim zestawieniu umieścić wszystkie dane dotyczące naszych studni czy, czy rur dotyczących średnich, dotyczących spadków itd., itd. Oczywiście jesteśmy w stanie również wygenerować model trójwymiarowy z tak zaprojektowanych sieci do celu właśnie przeprowadzenia koordynacji wielobranżowej. No i tutaj jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że... Geometria, która jest eksportowana, jest eksportowana z wszystkimi informacjami dotyczącymi tych elementów, które możemy znaleźć w oprogramowaniu Civil 3D. Te informacje, o których przed chwilką mówiłem, możemy również wykorzystać w przypadku sytuacji, kiedy na przykład jedna sieć przecina inną sieć, no i tą sieć jesteśmy, czy inną sieć jesteśmy w stanie bardzo szybko też przerzucić na widok profilu podłużnego innej sieci wraz z wyciągnięciem informacji w postaci etykiety dotyczącej tego, co to za sieć oraz jaka jest rzęda. Chciałbym przejść kolejno do omówienia możliwości dotyczących dodatkowych analiz, symulacji czy też wizualizacji, które właśnie mogą być również wykorzystywane przy użyciu programów wchodzących w skład kolekcji AEC. Chciałbym zacząć od takiego produktu o nazwie Vehicle Tracking, który właśnie w kolekcji się znajduje, który umożliwia nam jakby sprawdzenie przejezdności danego typu pojazdu w danym obszarze. Tego typu analizy jesteśmy w stanie prowadzić w 2 w 3D, a nawet jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na przykład taki pojazd przejeżdżając od punktu A do B, czy po prostu nie zahaczy podwoziem o, o istniejący teren. Wspominałem oczywiście już o możliwości obliczania robót ziemnych, jak i wyciągania informacji o poszczególnych materiałach konstrukcyjnych wchodzących w skład naszego korytarza drogowego. Tutaj jeszcze inny przykład właśnie tej analizy robót ziemnych na planie, tym razem na parkingu. Powierzchnię jesteśmy w stanie również analizować pod kątem zaprojektowanych spadków, a no, w celu upewnienia się, że spadki są dobrze zaprojektowane. No to jeszcze przykład symulacji 4D, którą, którą Państwu zaprezentuję jeszcze przy okazji etapu realizacji. No jeśli chodzi teraz o koordynację, w przypadku kiedy dysponujemy poszczególnymi modelami branż, jesteśmy w stanie m.in. przy użyciu czy Civila, czy oprogramowania Navisworks przeprowadzić tzw. detekcję kolizji, która wskaże nam potencjalne kolizje, które mogą występować w naszym modelu, dzięki czemu jesteśmy w stanie tego typu sytuację szybciej wychwycić i odpowiednio wcześniej również taką zmianę nanieść. O wizualizacjach za chwilkę jeszcze powiem, także pozwolę sobie teraz przejść dalej. No, chciałbym jeszcze Państwu pokazać jeden przykład modelu wielobranżowego. Tutaj jest przykład modelu uzbrojenia podziemnego, gdzie występowały tak naprawdę wszystkie możliwe sieci. Tutaj dodatkowo byliśmy w stanie jakby podzielić te sieci na istniejące do zachowania, do rozbiórki, projektowane itd. itd. No i właśnie teraz kilka słów jeszcze na temat możliwości prezentacji wyników. Tutaj przykład wizualizacji, którą opracowywałem w oprogramowaniu InfraWorks. Jest to wizualizacja, no mam się, znanej wszystkim, owolnicy Zatora, która została dodatkowo jeszcze, czy w ramach której zostało, została wykorzystana chmura punktów pozyskana z nalotu dronem, jak i ortofotomapa, która została wrzucona do oprogramowania InfraWorks. Natomiast na bazie chmury punktów został opracowany numeryczny model. Teren. No i teraz widzimy już elementy, które zostały na podstawie nawet dokumentacji płaskiej odwzorowane w oprogramowaniu Infraworks, które umożliwia nam bardzo szybkie odtwarzanie geometrii układów drogowych czy obiektów inżynierskich Mamy również możliwość wstawiania dodatkowego wyposażenia. No i na bazie tego opracowanego modelu możemy później szybko wykonać taki oto przelot, który między innymi może zostać zaprezentowany zamawiające. Okej. Okay. Idziemy dalej. Teraz właśnie chciałbym jeszcze zahaczyć o ten etap realizacji i jak na tym etapie również te jakby produkty, rozwiązania, które tutaj Autores oferuje, mogą zostać wykorzystane. Za chwilkę będę mówił jeszcze o platformie, która jakby z powodzeniem może zostać wykorzystana do wymiany danych i komunikacji. I tutaj w przypadku, kiedy dysponujemy tego typu rozwiązaniem, to no jesteśmy w stanie jakby w każdym momencie mieć dostęp do najbardziej aktualnych danych, które dostępne są czy z poziomu komputera, w chmurze, do której mamy dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, czy będąc na budowie z poziomu czy tabletu, czy, 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 czy smartfona. Tutaj jakby podczas jeszcze tego wstępnego etapu realizacji związanego z przygotowywaniem do wykonywania naszego obiektu. Bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie naszych rob. No tutaj najczęściej wykorzystywany jest wykres Ganta, ale tutaj zachęcamy również naszych klientów do jakby skorzystania z możliwości opracowania tzw. symulacji 4D, która dodatkowo może wskazać nam jakieś potencjalne kolizje, które na wykresie Ganta są na pierwszy rzut oka niewidoczne. Również oprogramowanie Navisworks wraz z takim dodatkiem o nazwie Point Layout może zostać wykorzystane do opracowywania punktów dotyczenia, które jesteśmy w stanie wskazać na modelu i tak jakby wstawione punkty później wygenerować do odpowiedniego formatu w celu wykorzystania w instrumencie geodezyjnym. No tutaj oczywiście sam model już trójwymiarowy, nawet bez dodatkowych informacji, daje nam również możliwość wykorzystania w maszynach z systemami sterowania maszyn, no które znacznie oczywiście potrafią jakby zwiększyć efektywność prowadzonych czy prac ziemnych, czy, czy jeśli chodzi o wbudowywanie poszczególnych warstw konstrukcji na wierzch. I tutaj chciałbym jeszcze właśnie przejść do tego bardzo ważnego tematu, który właściwie dotyczy etapu projektowego i etapu realizacji, czyli procesu związanego z zarządzaniem wymianą danych i komunikacją. I my do tego celu zachęcamy do wykorzystania rozwiązań, które wchodzą w skład tak zwanej platformy Auto Reconstruction Cloud. No i tutaj chciałbym bardzo krótko kilka słów dosłownie na temat poszczególnych rozwiązań, coś państwu powiedzieć. I jeśli chodzi o ten etap projektowy, tutaj najczęściej wykorzystywane są takie produkty jak Autodesk Docs, Bim Collaborate, Bim Collaborate Pro oraz Autodesk Takeoff. Czym te poszczególne produkty są? Docs jest, może być platformą wymiany danych. Bim Collaborate jest to usługa, która jakby pozwala na przeprowadzenie koordynacji wielobranżowej w chmurze. BIM Collaborate Pro dodatkowo pozwala wymieniać te dane bezpośrednio w oprogramowaniu, w którym pracujemy, czyli na przykład w oprogramowaniu Civil 3D czy Revit. Natomiast usługa TakeOff pozwala nam na generowanie zestawień ilościowych z dokumentacji płaskiej oraz modelu w chmurze. No, tutaj, jak Państwo widzicie, w zależności od usług, dane usługi mogą mieć również różnych odbiorców na tym etapie. Natomiast jeśli chodzi o realizację, to dodatkowo jeszcze dochodzi taka usługa o nazwie Build, która daje nam m.in. dostęp do aplikacji mobilnej, z poziomu której oczywiście mamy dostęp do tych samych danych, które znajdują się oczywiście w chmurze przeglądarce internetowej. Dodatkowo usługa pozwala na jakby definiowanie tak list kontrolnych, które mogą być wykorzystane czy do inspekcji BHP, czy do odbiorów materiałów, czy poszczególnych robót. Również usługa posiada takie bardziej zaawansowane moduły dotyczące zgłaszania zapytania o informacje, tak zwanych RFI-ów, czy też akceptacji dokumentacji. No i tutaj chciałbym Państwu właśnie pokazać przykład, w jaki sposób może zostać wykorzystana usługa DOCS do zarządzania dokumentacją. Tutaj widzimy dokumentację, która została opracowana m.in. i w oprogramowaniu Civil 3D i w oprogramowaniu Revit. No i tutaj wyrzucamy tą dokumentację do platformy, z której następnie będziemy mieli możliwość zarządzania tą dokumentacją. Czyli do platformy, czy do tych danych, które zostaną tutaj umieszczone, mogą mieć dostęp wszyscy użytkownicy będący na platformie i mogą przeglądać tą dokumentację w różnych formatach, bo to mogą być zarówno, może być zarówno dokumentacja płaska, jak i model trójwymiarowy, bez potrzeby posiadania dodatkowego oprogramowania. Chciałbym też Państwu zaprezentować, w jaki sposób możemy komunikować się przy wykorzystaniu tej platformy. Komunikacja może odbywać się oczywiście na podstawie dokumentacji płaskiej, jak i modeli BIM. No, w celu stworzenia jakiegoś zgłoszenia w pierwszej kolejności musimy przypiąć pineskę do lokalizacji, no, jakby, którą chcemy, aby później ktoś mógł odtworzyć. Możemy również dodawać dodatkowe markupy z dodatkowymi informacjami, czy w postaci chmurek, czy jakiegoś dodatkowego tekstu. I ktoś po odbiorze tego zgłoszenia ma możliwość przejścia do lokalizacji z poziomu formatu natywnego. Te wszystkie zgłoszenia, które tworzone są na platformie, też trafiają do jednego centralnego rejestru, z poziomu którego później możemy tymi wszystkimi uwagami zarządzać i mieć pewność, że wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone, zostały rozwiązane i nikt o żadnym zgłoszeniu nie zapomni. Wspominałem o możliwości przeprowadzania detekcji kolizji z poziomu oprogramowania Navisworks, ale również usługa BIM Collaborate jak i BIM Collaborate Pro umożliwia nam tworzenie modelu wielobranżowego w murze poprzez połączenie poszczególnych modeli branżowych i przeprowadzenie takiej można powiedzieć półautomatycznej detekcji z poziomu właśnie chmury. Z poziomu chmury mamy możliwość przeanalizowania poszczególnych potencjalnych kolizji, no i oczywiście podjęcia decyzji o tym, czy kolizja jest zasadna, czy też nie. Jeżeli jest zasadna, oczywiście tworzymy znowu to tzw. issue, które jest przypisywane do osoby odpowiedzialnej za jej rozwiązanie której oczywiście zadaniem jest rozwiązanie danego problemu, które oczywiście jest już rozwiązywane z poziomu modelu czy projektu w oprogramowaniu natywnym. Tutaj oczywiście generowane są produkty w postaci nowej wersji, zarówno jak i się chodzi o dokumentację płaską, którą między innymi ma możliwość porównania i w bardzo łatwy i czytelny sposób wyświetlenia zmian, które nastąpiły w stosunku do wersji poprzedniej. No i już na sam koniec, przed etapem związanym z zarządzaniem, platforma daje nam również możliwość przeprowadzania akceptacji dokumentacji. W tym celu oczywiście mamy możliwość stworzenia różnych ścieżek akceptacji. Po wybraniu odpowiedniej ścieżki akceptacji do tego procesu dołączamy odpowiednie pliki, które no, takiemu procesowi mają zostać poddane. No i tutaj poszczególni recenzenci znajdujący się na tej ścieżce mają możliwość dodawania komentarzy do tych plików, dodawania różnych markupów, czy też nawet tworzenia właśnie tych tak zwanych issues. No i osoba znajdująca się zawsze na końcu tej ścieżki dopiero. Po zapoznaniu się z poszczególnymi komentarzami ma możliwość jakby przypisania tak zwanego statusu akceptacji, który tak naprawdę jakby wskazuje, czy plik może zostać zaakceptowany, czy odrzucony, czy na przykład odrzucony z komentarz. Wszystkie jakby procesy akceptacji też są dostępne z poziomu centralnego rejestru. Z takiego procesu jesteśmy w stanie również wygenerować raport, który przeniesie wszystkie niezbędne informacje. No i jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować przykład jakby wykorzystania... No, tych danych oczywiście, które gromadzone są na etapie projektowym i na etapie realizacji, na właśnie już etapie związanym z eksploatacją danego obiektu czy obiektów. No tutaj, jeśli chodzi szczególnie o zarządzanie infrastrukturą, no nie mamy dotykowanego rozwiązania gotowego, które może być do, te, do tego celu wykorzystane. Natomiast mamy taką, takie rozwiązanie o nazwie Autodesk Forge, które tak naprawdę umożliwia stworzenie takiej dedykowanej aplikacji, dedykowanej platformy, na której możemy tak naprawdę umieścić bardzo wiele przydatnych usług. I to jest właśnie przykład takiego modelu który właśnie służy do zarządzania infrastrukturą, w ramach którego zostały umieszczone różnego rodzaju elementy, zarówno obiekty inżynierskie w postaci mostów, wiaduktów, tuneli. I tutaj też możecie Państwo zauważyć, że oprócz oczywiście samej geometrii trójwymiarowej, samych informacji, które zostały przez kogoś przypisane do tych obiektów, mamy również możliwość czytywania informacji z różnych czujników. Tutaj de facto można powiedzieć, że mamy jakby do czynienia z tak zwanym cyfrowym bliźniakiem, gdzie na bieżąco jesteśmy w stanie tego typu informacje z różnego rodzaju czujników, sensorów sczytywać, analizować i w przypadku, kiedy wystąpi jakaś anomalia, również taka platforma jest w stanie zgłosić nam taką sytuację, którą jesteśmy w stanie szybko zdiagnozować. I oczywiście podjąć odpowiednią reakcję. Tyle jeśli chodzi o te przykłady, które chciałem Państwu zaprezentować, jeśli chodzi o możliwości wykorzystania tych poszczególnych produktów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. Już na sam koniec jako ostatni slajd chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na no, również bardzo ważną korzyść dotyczącą wykorzystania kolekcji AEC, która dotyczy oczywiście oszczędności samego zakupu kolekcji. Tak jak wspominałem na samym początku, w skład kolekcji wchodzi kilkanaście różnych programów i w przypadku jakby chęci zakupu dwóch, nawet czasem, czy trzech programów, nie w ramach kolekcji, ale pojedynczo. No, bardzo często okazuje się, że koszt zakupu tych pojedynczych programów jest dużo wyższy niż koszt zakupu samej kolekcji. Także tutaj w przypadku, kiedy jakby rozważamy zakup już dwóch pojedynczych programów, warto jakby porównać koszt ich zakupu z kosztem kolekcji no i podjąć słuszną decyzję. Ja Państwu bardzo dziękuję za poświęcony... Czas. Oczywiście, jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego, co zostało dzisiaj przeze mnie Państwu zaprezentowane, z chęcią na te pytania odpowiem. W przypadku, gdyby teraz żadne pytania się nie pojawiły, też zachęcam Państwa do zapisania mojego adresu e-mail. Również jak najbardziej istnieje taka możliwość przesłania takiego zapytania na moją skrzynkę mailową i oczywiście postaram się jak najszybciej na taką wiadomość odpisać. Widzę, że żadne pytania się nie pojawiają. Także ja jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Życzę miłej drugiej części dnia i... Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.